Ja pierdolę, no i przerwało mi tą rozmowę, no i kiszka. Ktoś do mnie dzwonił i w takim momencie zadzwonił, że a naprawdę was polubiłem, niektórych z was, mimo że was na oczy nie widziałem. I tak mówię, dobra, to podzielę się tym. Ostatni raz nagrywam, żeby nie było koniec, kropka, już jest ciach, nie ma tematu, nie, w ogóle nie rozmawiam o nim, bo mnie ten eksperyment mnie w ogóle nie interesuje, ruskich wynalazków. Zresztą nie no, teraz to obraziłbym Rosjan. Przepraszam, to jest tajski eksperyment. To jeszcze nie wypał. No jest, może warto, że to jest kolejny ten. O. Jak ktoś nie widzi, to no, tak zrobię. No, nieźle, co? Takie tam zabawy w kotka i myszkę. No i. Sekundę, bo czekaj, bo jeszcze Pawcio do mnie dzwonił i ten musiałem go rozłączyć. Zaczekaj sekundę, tylko nagram tutaj moim bliskim, najbliższym i dalszym bliskim i tym najdalszym i hejtom też nagrywam. Przede wszystkim właśnie, przede wszystkim hejtom, bo bliskim to nie muszę nic nagrywać, bo oni wszystko wiedzą. Przede wszystkim hejtom właśnie. Bliscy to wiedzą, najbliżsi, przepraszam. O przyjaciołach już nie wspomnę, o przyjaciołach nie wspominam, bo z wiadoma sprawina, że o nich się nie rozmawia, są przyjaciele. Nie interesuje mnie to, możesz mieć co chcesz, ale dobra, no i tak. Ja ci kiedyś w życiu pomogłem, ty teraz możesz mi pomóc, rala. No tak do mnie napisał, że nękanie mnie i fałszywe oskarżenia. Chciałbym odnieść się do problemu, który wywołałeś. Nie ja. Bo ci się uroiło, że podrywam ci dziewczynę. Mogę wszystko, co zebrałem, nie upubliczniać i zająć coś tam, to jest. O, tu jest właśnie ten fragment. No, ja mu odpisałem, że cieszę się, dawaj śmiało. Może ci coś podpowiedzieć na mój temat, ha, ha, ha. No co miałem mu odpisać? Szkoda, jak to się mówi, tego atramentu. To można bardzo mądrze wykorzystać. On cały czas gdzieś tam próbował swoich sił, no nie wyszło mu. No nie wyszło mu. Mam tego dużo, nie chcę mi się tego szukać, ale. O, mam tego jeszcze więcej. To przestało być ważne. Tu też próbował gdzieś swoich sił. No, co on tu napisał? Zaraz zobaczę. To się możesz wynegocjować, co tylko chcesz. Znalazłeś się. Słuchajcie. A bo pisał do niej o jakichś już mówiłem wcześniej, kutasach, oczywiście. Mówiłem o tym w taksówce, jechałem z nią i mówię, ty, co tam kurwa, z kim ty tam piszesz? Nie, z niejedną osobą niestety pisała o kutasach. Nie wiem, jakieś takie zamiłowanie miała dziwne do tych członków. Jak to się mówi, kto ma kontakt z obcym członkiem, to jak to się mówi? No właśnie. Nie muszę mówić. No. To przykre jest, naprawdę. Dla mnie to jest mega przykre. Kurwa, ciężki cfel, naprawdę. Jestem załamany. Mi pękło serce, ale co mam powiedzieć, no. Jeszcze mówię do niej, weź mu odpisz, kurwa, weź się jakoś odnieść do tego kurwy. Co on wypisuje do ciebie, jak nie, to ja to zrobię. No i tak się zaczęła awantura. No ja powiedziałem, słuchaj, nie, kurwa, nie chcesz do niego odpisać mu, kurwie, żeby się ciągnął i normalnie zablokować go? No to dobra, to ja to zrobię. No i ruszyłem z bydlakiem. No i wrzucił film o tej Monice Pietrasińskiej, że ja ją tam, czy coś tam jej zrobiłem, czy coś. I kurwa, przecież ona chyba normalne, że ona też chyba to potwierdzi, że tam nic jej nie zrobiłem, a tym bardziej, że to była moja sąsiadka. No, prowadziła się do tego samego bloku wielorodzinnego. Poczekaj, kurwa, bo ja szukam teraz tego cycka. Muszę podłączyć telefon. No, przecież w tym samym budynku wielorodzinnym, mieszkalnym mieszkaliśmy przy Alei Wilanowskiej. Ona tam się wprowadziła, tam już mieszkałem chyba z rok czasu. I nie wiem, co mam wam powiedzieć. No, wymyślał. A właśnie jeszcze powracając do tej. No nic, ostatnio też gdzieś tam była taka sytuacja, że jeszcze próbowałem ich mówić, że mnie kocha. Tak już w ogóle od.
odbiegając od tematu Jerego. Jerego Jąkały. Jerry Jąkała. Jąkalski Jerry z arystokratycznego rodu. Błękitna krew, małe dłonie, małe stopy, mały mózg. W tym przypadku akurat. Bo u arystokratów to się nie zdarza, żeby tak tam mieli problemy z myśleniem. No, ktoś się rodzi inteligentny, albo ktoś się rodzi głupi, kurwa, takie jest moje zdanie. To jest uwarunkowanie genetyczne, nic innego. I tak jak, no może akurat jego tak uposażyli w geny, tak je odziedziczył, wyssał z mlekiem matki, jak to się mówi. Niemniej oceniać żaden mój przyjaciel, ja to wiadomo, już powiedziałem, co ja tam robiłem i tego tematu też już nie poruszam. Bateria mi padła, nie pokażę wam wszystkich tych, no ale tam jest tego więcej, zaraz wam może wam pokażę. I no jeszcze, co dziubasku, co pysiaczku, moja kundzia. Co? O, już usłyszała coś, spokój się, pojacie, rzuciła się ostatnio na pieska większego od niej. Tak. Markowski, ty z buju. Zrzuciła się na takiego psa, wisiła na nim jak bąka na choince, nie chciała się zerwać. Dobrze ci? Z panciem? Dobrze ci rybeczko z panciem? Ja się pancio całuska, da. Daj pisiaczka. Moja mordka, łepetynka maluśka. No, to jest moje dziecko. Bez kitu odjebał mi na punkcie tego kota. Znaczy, zwariowałem je, nie przeklinać. Zwariowałem na punkcie tego zwierzęcia. O! Ho! Co tu się dzieje w ogóle? Strasznie dużo dziwnych rzeczy tutaj znalazłem. Znajdowałem różne dziwne rzeczy, ale tej koszuli to nie widziałem z 500 lat. O! Dobra. Jak mówiłem, burdel. I ta dziewczyna, ona mi jeszcze jakiś czas temu próbowała strzyć w pierdoli, że mnie kocha. I powiedziała mi, że normalnie powiedziała, że strasznie tęskni za mną, że tam jest tak i tak, że z nikim innym nie było i tak dobrze, że spędzała czas ze mną w taki sposób wyjątkowo specyficzny. Nie wiem, no jakoś tak nie potrafię wam wytłumaczyć, bo nie mogę tego powiedzieć, no. Ale powiedziała mi to konkretnymi słowami i... Było tak, że normalnie płakaliśmy sobie w ramię. Było tak, że wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie już pogodzić pewnych rzeczy. I że ja powiedziałem, że to co jest z tyłu głowy, mojej głowy, to już zostanie tam na zawsze, bo... Właśnie, nie każdy wie, o czym mówię, ale kurwa, każdy, kto wie, o czym mówię, to wie, kto co odjebał w tamtym czasie i że ja tak naprawdę to, kurwa, jestem ofiarą swoich emocji, tylko i wyłącznie. Rzeczywiście, nie jestem ofiarą swoich emocji, w tamtym przypadku to definitywnie widać, kurwa, podekscytowany sytuacją, najebany, kurwa, non stop, przewlekła depresja, załamane, pękło serce, zdradzony, kurwa, tak, że ja pierdolę, bez kitu, wolam, żeby mnie ktoś sprzedał, no. Chciałbym życie stracił przez nią w tamtym przypadku, gdybym się nie potrafił bronić, to normalnie kurwa by mnie zaciukali te kurwy. Pfu. No. No. Był taki moment, że im wybaczyłem, ale znowu jestem wkurwiony i chuj wam w dupę, kurwy, bo tak się nie robi, pedały. Zresztą to jeszcze nie jest koniec. Nie, to jest koniec, kropka, przepraszam, bo się teraz poniosło mnie. Poniosłem. Nie, błagam cię, nie pokazuj się tak, błagam cię, mordo, nie w tych okularach. Nie, dobra, wybaczam, wybaczyłem wszystkim, jej, im, wszystkim wybaczyłem, chuj wam w dupę, kurwy, żebyście się, niech was gryzie sumienie, kurwa, bez kitu, tak się nie robi. Tak jestem wkurwiony, pierwszy raz byłem tak zakochany i chuj, i rozjebało się wszystko w jeden dzień, no ale mniejsza z tym, no i tak później była taka sytuacja, że ona mi wkręcała gdzieś tam, ja, było tak, że ja często gdzieś tam mokre oczy mi się przy niej robiły, bo mnie to bolało, że ona to zrobiła, nie wiedziałem dlaczego, nie potrafiłem wytłumaczyć, popłakałem się, płakaliśmy gdzieś przy jakimś kawałku, ona mi powiedziała, że mnie kocha i tak dalej, po czym zdążyła,
Nie powinienem tego mówić. No, zdążyła tam gdzieś tam coś zrobić i ja patrzę, ona tam pisze z jakimś frajerem, jakieś. W ogóle przypaliłem treści tych wiadomości. Gdybym nie przeżył tego, co przeżyłem, to nie podejrzewał mnie o nic, bo ona dla mnie była najczystszą dziewczyną, jaką spotkałem w życiu, ale chuj, tam nie ma do czego wracać. I w pewnym momencie ja przypaliłem, że ona tam z kimś pisze i zobaczyłem treści. Jakiś koleżka, kurwa, z pracy, jakiś taki, kurwa. Dla mnie to jest, nie wiem, no może jestem wychowany jakoś inaczej, albo w innych czasach, albo przez innych ludzi, miałem inne wartości wpajane do głowy. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. Ja wiem, że pewnych rzeczy się nie robi i to mało tego, że to nie jest tak, że kurwa, ty. Dla mnie, jak ktoś się rozpierdala taki 60, to znaczy, że on zawsze tak, już zawsze tak miał w głowie. Ile osób jest takich, że nie wiem, czegoś nie zrobią, na przykład nie zdradzą cię, nie zdradzą przyjaciela. Dziewczyna jest, ile jest takich dziewczyn, że ona by tego nie zrobiła w życiu, bo by kurwa by jej pierdolnęło serce, że z własnego sumienia pękłoby jej serce, że ona coś takiego zrobiła przeciwko sobie nawet, a nie przeciwko tobie. Mordo, kurwa. No po chuj ci taka dziewczyna, lubi się dzielić jeden z drugim, ja mordo przez to przechodzę, kurwa, jest tragedia, człowieku, jest kaplica, kurwa, jest nastrój depresyjny, przewlekła, kurwa, przewlekła, pierdolona depresja. No, raz jest dobrze, raz jest źle. No i tak właśnie się skończył ten temat tej dziewczyny i tego tamtego Jarosława Jerzego. No, znowu mnie poniosło, a nie powinienem się poddawać emocjom właśnie w taki sposób. Na szklanym ekranie. Jakie koty wy jesteście, kurwa, ci komentatorzy, doświadczeni życiem. Kurczę, pieczonek, ja bym chciał chociaż jeden dzień pożyć tak jak wy. Ach, kurwa, Marek, słyszałeś co? Marek będzie rodził z wrażenia. Marusia jest w ciąży. Aki bebzon już ma. Jak od zupniaka. Od zupniaka na sodzie. Jest ciupagi. Dobra, mam to? Mam to czy nie mam? Mam. Mam to. Na zakończenie tego wszystkiego. No dobra, to jest to. To jest to. Rach, ciach. Chiny w piach, daj mi spokój, lecz się, to ja do niego. Ja tu się nie pchałem, o tak wcale nie mówiłeś wcześniej, żebym do niej nie pisał. Ale tak, pierwsza dziedzic, teraz ty, później dziki, nie wiem o co chodzi. O tak, to można bardzo mądrze wykorzystać. O tak, to można bardzo mądrze wykorzystać. Cały czas wszędzie widział, kurwa, jakiś knuł pierdolony. Tego też nie rozumiem, jak można tak knuć. No ale są tacy knują i dobrze się z tym czują. No właśnie. No, przez takich są same problemy. Właśnie przez takich ludzi, przez takich dziwolągów są same problemy. Jakich ludzi, to musi uspokoić się. O, co to? Jeszcze jedno tutaj. No, macie czy nie? Bo nie widzę. Widzę, nie widzę. Dobra, widzę. To było to. Że znalazłem się w odpowiedniej. No to jest cała korespondencja, już po tych aferach nawet się do mnie. Ale mi się ręce trzęsą. A nie piłem nic. No, także takie podchody robił do mnie. To można bardzo mądrze wykorzystać teraz. Coś. O. Jakoś tak. Kurwa, no to tyle tego jest, że masakra. Pogubiłem się już. O, jest jedną z moich kont fikcyjnych. O, właśnie zapomniał. Wyleciałoby mi z głowy, przepraszam. Wszystkie panie pozdrawiam. Starsze. Starsze panie pozdrawiam. Buziaczki. No, nóż widelec może gdzieś tam pogrzebie jakiejś pani za parę złotych na takie konto. Nie wiadomo. No i później to powie, że nie wiem, na przykład jestem na L4 czy gdzieś, że on mnie zastępuje, na przykład. No bo to są takie konta wszystkie zakładane, fake konta, że to niby ja jestem. Nie wiem, o co chodzi. Jestem jakimś, kurwa, celebrytą, wpierdolili mnie na świecie, na siłę jeszcze mało tego, się przypierdalają do mnie. O, patrzcie tutaj. Będę teraz prowadził nowy miesięcznik Mafia. Zadzwoń do mnie, proszę. Coś tam.
Ja tak, kozak. On tak, ja chcę teraz filmy robić. A ja tak, o, na fali będziesz, jakby nie. No nie. Na fali, jakby nie było, jesteś. On tak, ty mam prośbę, ja pierdolę, potrzebuję ciebie, weź zadzwoń. Skruszony gangster. Nie no, świruje. Ostry chłopak. Ostry chłopak, aż mi się ręce trzęsą ze strachu, co będzie później. Co będzie później? O, ty no, mam prośbę, ja pierdolę, zadzwonisz? Zadzwonię. Do magazynu tego Mafia, jak będziesz chciał, to wezmę cię. Sobie CV będziesz budował, to proste, nagrywasz materiał i dajesz do spisania redakcji. Ja kręcę prokuraturze i masie zorganizowaną grupę przestępczą. Patrzcie teraz, kurwa! I wierzycie w to? Wierzycie w to? Jest, kurwa, czarno na białym, że mu odjebało. Mało tego, że niewiarygodny, on chuj chciał wariograf oszukać. On normalnie chciał oszukać wariograf. Moment. Uno momento. Quattro di appello, buonanotte. Tak się żegnaliśmy we Włoszech w areszcie. Był wieczorny apel. No, ale nie było nic o jakimś tam starszym celi. Jest. Jest. Patrzcie teraz, jakiego mieliście, kurwa, Chińczyka. Naiwniaczki. Proszę bardzo. No. Cholera, Pawełku, przepraszam cię, dzwoniłeś, musiałem przerwać, bo to jest bardzo ważny temat. To jest bardzo, to jest BW. No, wiem, że oglądasz. Kurde, trzepieczony. No, cholera jasna. Proszę bardzo. No, ja mówię do koleżki, mnie zobacz, kurwa, ty jaki down. A on mówi, nie no, co ty, jak to on w ogóle tu jakoś młodo wygląda, jak 18-latek. Ja mówię, patrz teraz, 18-latku ty. I teraz popatrzcie, czyli to może być syn. W Sejmie taki pan jest. Usta. Zobaczcie usta. Jarosław, kurwa, jak nic. Ale mam śmiechy. No jak podobne, czy nie? Usta, same usta, patrzcie teraz. Nie mogę, ręka mi się trzęsie ze strachu, bo później... Ja wiem, że... Co nie są przelewki. Mogę być rozjebany. Właśnie, chcesz coś zarobić? Bartek dziki podobno chce dać czwóraka za mnie. Zlecenie jest. Od stripteasera. Od stripteasera jest zlecenie, jakby ktoś chciał. Dobra, kupiłem nowe tocy. Fajne, co? No, takie kurwa tam. W kij do latania naokoło komina po mieście. No. Sekundkę. Ty, Krzysiu, daj leci zawieźć tam na ten. Ty, ciekawe, czy księgową też tam leci. Kurwa, to jest popierdolony pojeb, kurwa. Posłuchaj, zaraz dostaniesz blachę. Ja wyjeżdżam stąd. Ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, w ogóle z nikim. Nie interesuje mnie nic, kurwa. Po co ty mi gadasz, jakie głupoty? Mnie w ogóle to nie interesuje, kurwa, człowieku. Ja w ogóle nie słyszałem, no, co mówiłem. No, ja nie słyszę, co ty mówisz. Nawet w ogóle... Daj mi spokój, kurwa. Ja wypierdalam przez ten balkon na banie normalnie, kurwa. Hop! Tam jest kościół. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie mogę się modlić tak na szklanym ekranie, ale zrobię to zaraz. No i to nie za siebie. Nie za siebie. Za nich wszystkich się pomodlę. Za tych, którzy mają problem z myśleniem. Wszystkiego dobrego. Życzę miłego dnia, mimo że się kończy. Już jest szaroburo i ponuro. Życzę wszystkiego dobrego.